Czym charakteryzuje się niebezpieczne picie alkoholu? Jak poznać, że z naszym organizmem jest coś nie tak? Że alkohol stopniowo przejmuje nad nami kontrolę? Terapeuci udzielają nam precyzyjnych odpowiedzi na te pytania. Pierwszym sygnałem jest tak zwany syndrom mocnej głowy, czyli zmiana ilości spożywanego alkoholu doprowadzającego nas do stanu upojenia. Mówiąc najprościej, syndrom mocnej głowy oznacza, że musimy wypić więcej, by czuć się bardziej pijani. Osoba, która rozpoczyna swój kontakt z alkoholem, nazwijmy to tak ładnie, z reguły ma niedobre doświadczenia, ponieważ alkohol jest toksyną i zdrowy, normalnie funkcjonujący organizm odrzuca alkohol w postaci takiego złego samopoczucia, nazajutrz, często wymiotów, tak, takich bardzo nieprzyjemnych objawów. Ale jak ktoś długo i konsekwentnie ćwiczy, to przyzwyczai organizm do tego, jak alkoholu używać i prawidłowo go przetwarzać, tak? I dzieje się to w ten sposób, że na początku niewielka ilość alkoholu powoduje efekt lekkiego odurzenia, takiego rauszu. Ten stan my odbieramy jako przyjemny. I z czasem okazuje się, rośnie nasza tolerancja, okazuje się, że potrzebujemy tego alkoholu znacznie więcej. I początkowo nie budzi to naszego niepokoju. Później okazuje się, że pijemy, załóżmy, w towarzystwie alkohol. Wszyscy piją równo. I część osób jest już pijana, ma objawy intoksykacji, a część po prostu tak jakby nie wypili jeszcze swojej miary. I dla tych ludzi jest to powód do dumy, no. Mówi tak, ja mam mocną głowę, wypiłem tyle i tyle, bo to różnie się przechwalają specjaliści od picia, ile mogą wypić. Wszyscy popadali, a ja ich jeszcze do domu poodprowadzałem. Rośnie duma, rośnie poczucie własnej wartości. Taka osoba nie zdaje sobie sprawy, że jest już głęboko uzależniona, ponieważ zmieniła się tolerancja na alkohol w sposób taki drastyczny, tak? Czyli do uzyskania efektu odurzenia potrzebuje znacznie większej ilości alkoholu. Weszła na taką fazę, gdybyśmy mieli wykres, tak, to ta tolerancja początkowo rośnie do tego syndromu, do momentu mocnej głowy. Potem przez pewien czas utrzymuje się na takim stałym poziomie. I to też jakby nie wiedzieć czemu wszystkich cieszy. Mówię, proszę, ile ja mogę wypić, nie? I teoretycznie nic mi nie jest. Ale potem, w miarę upływu rozwoju uzależnienia i degradacji organizmu, dzieje się coś takiego, że wystarczają coraz mniejsze dawki alkoholu, żeby mózg był odurzony. W tym okresie też mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Mianowicie niewielka porcja alkoholu powoduje intoksykację i taką lukę pamięciową. Osoba zachowuje się tak, jakby była całkowicie świadoma i przytomna, po czym w ogóle nie pamięta, gdzie była, co robiła, co się działo. Takie najbardziej spektakularne przykłady luk pamięciowych przy zmiennej tolerancji i uzależnieniu. To był jeden z naszych pacjentów, oświadczył się w luce pamięciowej. Przyjechał do Białegostoku, kupił pierścionek, kupił kwiaty, kupił wódkę dla teścia, zrobił wszystko tak, jak należy. Pojechał, poprosił, a potem nie pamiętał. Nie pamiętał, że to zrobił. No, mieliśmy też pana doktora, który w luce pamięciowej wypłacił wszystkie swoje oszczędności z banku i nie pamiętał, gdzie ich schował. Po 4 miesiącach znalazł na siłowni w torbie z brudnym dresem. Dobrze, że znalazł. Osoba uzależniona od alkoholu po niewielkiej porcji potrafi wpaść w ten stan pomroczności, jest nieświadoma swojego działania. Robi różne rzeczy, po czym ma taką okresową niepamięć tych zdarzeń. Nie jest w stanie złożyć swojego życia w logiczny ciąg. To jest szalenie niebezpieczne zjawisko i wracając do młodzieży, zdarza się tak, że o ile dorosły musi długo pracować, na to długo pić, żeby osiągnąć taki poziom uzależnienia,
to u dzieci rozwija się to bardzo szybko. Dlaczego? W takim klasycznym rozwoju choroby alkoholowej uzależnienia jest tak, że pierwsze te przejawy niepamięci to jest tak zwany urwany film, czyli upijanie się do nieprzytomności. To jest ten moment, kiedy abstrykt wyłącza mózg, bo to tak działa, że jeszcze przez jakiś czas funkcjonuje i gadam, robię różne rzeczy na tej imprezie, inni mi potem opowiadają, że coś tam się jeszcze działo, a ja tego w ogóle nie pamiętam. To jest picie do urwanego filmu. I to jest pierwszy taki moment, kiedy się mózg wyłącza, mimo że ja cały czas jadę dalej. A potem, kiedy już człowiek jest nasiąknięty alkoholem jak gąbka, wystarczy niewielka ilość, podlać go troszeczkę i uruchamia się ten sam mechanizm, tak? Robi się stan pomroczności. To jest szalenie niebezpieczne. Pamiętajmy więc, nasze korzystanie z alkoholu w każdej chwili może stać się niebezpieczne. Przyzwyczajając się do wypijania coraz większych ilości, stopniowo zatruwamy nasze ciało, odbierając mu naturalne zdolności do odtruwania i regeneracji. A to prędzej czy później doprowadzi do poważnych dolegliwości i chorób fizycznych i psychicznych. Dlatego uważnie obserwujmy nasz organizm, pamiętając przy tym, że alkohol to silnie uzależniająca trucizna. Programy poświęcone profilaktyce alkoholowej oglądać można w podlaskich sieciach telewizji kablowej, na stronie internetowej tvbialystok.pl i studio TV Dialog wordpress.com, a także na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na portalu społecznościowym Facebook, YouTube, Vimeo i Twitter. Serdecznie zapraszamy do oglądania.